Dirt Rally 3 nie powstanie, ale powstanie nowa gra WRC, która będzie tworzona przez Codemasters. Do tej pory serią WRC, WRC 7, 8, 9, 10 i ostatniej części Generations, za tworzenie tych gier było odpowiedzialne studio Kyloton i KT Racing. To samo studio, które tworzy Test Drive Unlimited Solar Crown, którego zwiastun najnowszy mogliście oglądać u mnie na kanale ostatnio, a dzisiaj przejrzymy sobie najnowszą zapowiedź, pierwszy zwiastun z elementami gameplayu nowej gry od Codemasters, która nazywa się EA Sports WRC. Obejrzyjmy sobie razem zwiastun. Tutaj są elementy gameplayu pomieszane z live action, czyli rzeczywistymi ujęciami z rajdów. This is hard stopping, skull shaking corners. This is gut-wrenching airtime. This is nature's wrath. Turn too late. This is near misses and almost made it. This is marginal gains. This is the very limits of control. This is the weight of history. Tak, czyli po prostu WRC, można powiedzieć, od EA Sports. Widzicie tutaj pomieszane ujęcia z gry. Tutaj jest napis, to jest akurat gameplay z gry. Widzimy tutaj trawę, widzimy tutaj bardzo szczegółowe w sumie tekstury. Mega ładnie to wygląda moim zdaniem. Prawie jak rzeczywisty obrazek z prawdziwego świata. Bardzo ładne są teksturki sponsorów i tak dalej. Super to wygląda. Ja uległem takiej iluzji, bo tutaj widzicie takie pomieszane ujęcia z rzeczywistości. O, tutaj na przykład mamy napisane Not Actual Gameplay, czyli informują nas twórcy tego zwiastunu, że to akurat nie jest z gry, ale to ujęcie już jest z gry, nie? Także bardzo fajnie, że to podpisali, bo dzięki temu wiemy, co jest gameplayem, a co nie, ale ja uległem takiej iluzji, oglądając całość od razu, wszystko naraz. Nie wiedziałem, które momenty, które ujęcia są z rzeczywistości, a które z gry w pewnym momencie, nie? Bo to tak, wiecie, szybko miga i tak dalej. Codemasters ostatnio robiło Dirt Rally 2.0, moim zdaniem najlepszą grę rajdową, najtrudniejszą zresztą grę rajdową, jaka jest obecnie na rynku, i do tej pory ta gra wygląda świetnie, ale nowe WRC będzie na silniku Unreal Engine. Tak jest, już oni mieli swój taki silnik, który nazywał się Ego, i wymienili go na Unreal Engine, całkowicie od podstaw będą robić swoją grę na nowym silniku. To jest zajebiste, bo daje im masę możliwości, jeśli chodzi o efekty graficzne, pogodowe. Sami wiecie, na pewno widzieliście już prezentację Unreal Engine nieraz i widzieliście, co ten silnik potrafi. Także ja się bardzo cieszę, że przeszli na coś zupełnie nowego i będą próbować swoich sił na tym silniku. Do tej pory, tak jak wspomniałem, KT Racing czy Kyloton zajmował się produkcją WRC serii, ale ich licencja jakby na markę WRC się skończyła w ostatnim roku. No i EA Games przejęło pałeczkę, że tak powiem, przy tworzeniu nowych części WRC. Teraz oni będą się tym zajmować. Kyloton jest to francuska marka. I trzeba przyznać, że seria WRC była mega, mega udana. Spędziłem sporo czasu w WRC 9. Jeszcze wyszła część WRC 10 i WRC Generations, ale grałem w WRC 9 i muszę przyznać, że jeśli chodzi o karierę, świetnie to było rozbudowane. To było coś, czego brakowało w Dirt Rally 2.0, bo tam były takie, no była jakaś tam kariera, były jakieś tam OS-y, ale
w Dirt Rally 2.0 bardziej skupiano się na tym modelu prowadzeniu samochodów, a w WRC serii ja mam takie odczucie, że bardziej skupiano się na tym takim całokształcie, nie? Czyli mamy swój zespół, rozwijamy swój samochód, model jazdy jest w porządku, jest taki bardziej zręcznościowy niż w Dirt Rally 2.0. Na kierownicy dużo łatwiej grało się w WRC niż w Dirt Rally 2.0. Niewiele graczy przetrwało tą próbę nauczenia się grania w tę grę tak, żeby faktycznie ją zajebiście wyczuć. A ten, kto się nauczył, był dla mnie absolutnym kozakiem. Natomiast WRC to jest takie, wbijasz i praktycznie każdy jest w stanie sobie poradzić z tą rozgrywką i opanować samochód, a jednocześnie dostajesz tą świetną karierę, nie? Twórcy nowego WRC, czyli Codemasters, mówią, że jeśli chodzi o symulację, to będzie to w ogóle next gen, jeśli chodzi o doznania z symulacji jazdy, więc raczej będzie to gra przeznaczona dla hardkorowców, którzy mają kierownicę. Może też jakoś zaadaptują tą grę pod sterowanie padem, aczkolwiek do tej pory wiem, że największą frajdę gry w rajdowe sprawiały mi właśnie na kierownicy. Bo na kierownicy jednak dużo więcej możesz wyczuć, dużo więcej możesz kontrolować, a jak grasz na padzie, to gra robi tak 70% czynności za ciebie. Że będziemy mieli na starcie kilkadziesiąt samochodów, znając EA Games, też pojawią się jakieś pakiety płatne, rozszerzenia i pewnie inne rzeczy za realną kasę. Ponadto potwierdzono tryb budowniczego, o którym słyszeliśmy wcześniej nieoficjalnie. Będziemy mogli zaprojektować od podstaw własną rajdówkę, począwszy od komponentów podwozia, a skończywszy na personalizacji różnych zewnętrznych i wewnętrznych szczegółów maszyny, pisze gryonline.pl. 3 listopada będzie premiera nowego symulatora WRC, a 31 października będą mogły zagrać osoby, które kupią sobie wczesny dostęp. Moim zdaniem tytuł zapowiada się zajebiście, zwłaszcza dlatego, że będzie na silniku Unreal Engine, więc poprawa graficzna, myślę, że zmiecie inne rajdówki z powierzchni, zwłaszcza, że seria WRC, jeśli chodzi o jakość grafiki, nie grzeszyła. No i znając Codemasters, na pewno dadzą nam zajebistą dawkę wyzwania, jeśli chodzi o sterowanie samochodem. Dajcie znać, co myślicie o nowej części WRC. Trzymajmy kciuki, żeby nie było za dużo mikropłatności. Do zobaczenia. Cześć.